Siema. Gra Wiedźmin 3 często prezentuje nam moralnie trudne wybory. Przed jednym z najcięższych wyborów chyba w całej grze stajemy na samym końcu misji, Racja Stanu, gdzie zabić musimy albo Dijkstra, albo Rosha Ves i Talara. Gdzie wybrać musimy pomiędzy wolną Redanią, albo zniewoloną przez Nilfgaard Temerią. Decyzja ta zdecydowanie należy do najcięższych w grze i dzisiaj właśnie o tej misji i o tym całym wyborze chciałem sobie porozmawiać. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i szefowy ultra kozacki wiedźmiński Discord znajdziecie oczywiście w opisie. Koniecznie sprawdźcie. Żebyśmy stanęli w ogóle przed takim wyborem, musi się wydarzyć naprawdę, ale to naprawdę wiele rzeczy w grze. A sama ta misja właściwie jest podsumowaniem dziesiątek misji pobocznych, które w trakcie gry wykonujemy. Jeżeli jakąś z nich spartaczymy, misja ta nigdy nam się nie aktywuje, a ostatecznie wojnę pomiędzy północą a Nilfgaardem wygra, o ile po prostu się nie mylę, Radovid. Natomiast jeżeli każda z tych misji będzie miała odpowiednie zakończenie, to aktywuje nam się misja Racja Stanu. Po tym jak powiemy Dijkstrze informację o Emhyrze, ten puści Filipę i zaprosi nas na pewne spotkanie. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Kiedy przybędziemy do magazynu, ten zaproponuje nam udział w zamachu na Radovida. Widzisz, Geralt? Jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radovida na przechadzkę, przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To jak? Wchodzisz w to? Jest to też ostatni moment, w którym możemy odmówić. Co przynajmniej ostatecznie pozwoli nam zachować naszych znajomych przy życiu. Jeżeli natomiast się zgodzimy, a myślę, że nieduże jest osób, które odmówiły, ostatecznie wciągniemy Radovida w pułapkę. Ten zostanie zabity przez Filipę, a my wszyscy spotkamy się w Teatrze Iriny, gdzie bezpiecznie mieliśmy przeczekać całe zamieszanie, jakie zapanuje zaraz po zamordowaniu króla. Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, Tam też dostajemy informację o tym, że wojna podobno się właśnie zakończyła. To co teraz, Rosh? Partyzantka przeciw czarnym? Nie, wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz, jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhyra zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Velen... Kiedy wpadłeś w ręce troli? Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radovida wycofa się z Temerii. Która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem... Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się nie dało. Ale to oznaczałoby koniec Redanii, a do tego Dijkstra dopuścić nie może. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra... Połączy całą północ, łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Stoimy wtedy przed, przynajmniej jak dla mnie, jednym z najtrudniejszych wyborów w grze. Wybrać północ czy przyjaciół. Niestety gra nie daje nam w tamtym momencie nawet się dłużej zastanowić, a instynkty ludzkie są proste. Ocalić przyjaciół. To co podpowiedział nam mózg w 99% przypadków w tamtym momencie. I według mnie jest to jedyna słuszna decyzja, którą możemy wtedy podjąć. Nie znamy przecież przyszłości i nie wiemy jak będzie ona wyglądać,
kiedy Dijkstra zabije Rosza i ekipę. Zatem w tamtym momencie po prostu podejmujemy prostą decyzję. Niestety, ale ta decyzja będzie się równać ze śmiercią Dijkstry w Wiedźminie 3. A ostatecznie okazuje się, że oznaczać to będzie stabilność dla Temerii i praktycznie śmierć dla całej północy. Bez Radovida, mimo tego, że był świrem, bez Dijkstry, północ zostaje wciągnięta przez Nilfgaard, a bez północy nie ma kto stawiać realnego oporu Nilfgaardowi. Reszta krai albo się podporządkuje, albo za 50 lat podzieli losy północy. Walki będą trwać dalej, a co za tym idzie dalsza śmierć i dalsze cierpienie. W końcu Emhyr też umrze, a cesarstwo Nilfgaardu rodem rzymskiego rozpadnie się pewnie na mniejsze części, po to, by znowu zacząć się bić między sobą. Zabijać, zniewalać i gwałcić. Ludzie przez Nilfgaard wpojeni będą mieli jedno, że cesarstwo jest najważniejsze. A co za tym idzie, po rozpadzie każdy z mniejszych królestw będzie zaciekle walczyć do samego końca, żeby po raz kolejny je odbudować. Żadne duże cesarstwo nie może trwać wiecznie, ale jest to cena, którą musimy zapłacić za naszych przyjaciół, z którymi to możemy popijać wódeczkę taką chłodną i cieszyć się wolną Temerią, która odzyskała swój kraj. Co prawda na prawach Lennika. Natomiast w tamtym momencie stoimy jeszcze przed drugą decyzją, to znaczy nie pomóc Roszowi, Wes i Talarowi, co równa się niestety z ich śmiercią, ale za cenę północy i ostatecznie, jak się okaże, setek tysięcy ludzi, którzy w tamtym momencie zostaną ochronieni przed najeźdcą z południa. Szkoda niestety, że Dijkstra postanowił posunąć się aż do zabicia ich w tamtym wyborze, a nie przykładowo do złapania i umieszczenia w lochu, ale zapewne wiedział, że cała ta ekipa to ślepi, temerscy patrioci, którzy jedyne co widzą to srebrne lilie i nic więcej ich praktycznie nie obchodzi. Dijkstra to też patriota, ale taki, który ma szersze spojrzenie na świat, który kocha Redanie, ale z kolei fakt, że musiał zejść do podziemi i zacząć bawić się w przestępcę, pozwolił mu zrozumieć, że Redania to nie wszystko. Postanowił, że od teraz liczy się on. I chociaż pewnie nadal w sercu nosi Redanie, to Redanie pod jego rządami i według jego wizji. Jeżeli Dijkstra przejmie władzę, cesarstwo przegra wojnę, a północ połączy się w jeden kraj, zarządzany jednym kanclerzem. Dijkstra nie zrobi tego jednak siłą, zabijając tysiąc niewinnych, czy po prostu ich zniewalając. Zrobi to prawdopodobnie w swoim stylu. Po cichu i prócz kilku osób, nikt więcej niepotrzebnie po prostu nie umrze. A sama północ będzie gotowa na kolejną wojnę z Nilfgaardem, w razie by do takowej doszło. Północ zmiotłaby prawdopodobnie w takim przypadku osłabiony po przegranej wojnie Nilfgaard. A silna i mocna północ to warunek pokoju na kontynencie. I chociaż Dijkstra w tym zakończeniu też w jakim stopniu wykorzystuje prostych ludzi i rozsadza ich tam, gdzie widzi, że jest to po prostu dobry, strategiczny punkt, to nie robi tego w taki sposób zdecydowanie, jak zrobiłby to Nilfgaard, czyli po prostu batem i niewolnictwem. Brak monopolu, a za to równa konkurencja, oznacza, że świat pójdzie do przodu dużo szybciej. Bo dzięki temu, że północ stanie się ogromnym państwem, oznacza, że pod Nilfgaardem zacznie się palić. A proste rzeczy takie jak kto ile złowi ryb, kto ile kamieni wydobędzie, czy ile katapult skonstruuje, czy w jaki sposób je skonstruuje, może potencjalnie stanowić ogromną przewagę w potencjalnej przyszłej wojnie. Dzięki temu ryby będzie łowić się szybciej, bo wynajdzie się taką technologię i zdecydowanie na większą skalę, z minimalnym udziałem człowieka. Kamienie będzie się wydobywać szybciutko, a katapulty same będą się niedługo ładować dzięki przyszłej technologicznej walce pomiędzy Redaniem a Nilfgaardem. Na pierwszy rzut oka i bez dłuższego zastanowienia większość osób wybrała Rosza, Wes i Talara. A po dłuższym zastanowieniu uważam, że jak dla mnie jedyna słuszna decyzja tak naprawdę ratująca setki tysięcy dusz to Wielka Redania, rządząca północą. Szkoda, że niestety musiało tam dojść do śmierci, tak jak już mówiłem, ale wielokrotnie Dijkstra właśnie zamiast zabijać, to próbował kogoś pojmać, czy go związywać, co w dużej ilości sytuacji kończyło się dla niego źle. Prosty przykład, Wiedźmin, którego kazał związać, a ten ostatecznie złamał mu nogę, dzięki czemu teraz kuleje. Ten jeden raz wiedział, że stawka jest zbyt wysoka, żeby zaryzykować. I właściwie miał rację.
Temeria wolna pod nilfgaardzkim butem. Śmiechu warte. Możecie napisać, czy zgadzacie się z moją opinią i dla każdego, kto ogląda regularnie te odcinki, komp mi się zesmażył. 100 stopni mam na procesorze z chłodzeniem wodnym i z pastą najlepszą, także nie jest niestety dobrze. No i przy okazji też zepsuł mi się dysk, więc nie miałem jak robić odcinków. Plus do tego doszły sprawy prywatne, no i mam chore gardło. Mam wrażenie, że ostatni tydzień to nie minął w tydzień, tylko minął w miesiąc. A z kolei, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zostawcie subskrypcję na kanale. Wpadnijcie też na najlepszego, szefowego, najbardziej kozackiego, wiedźmińskiego Discorda, jaki chyba istnieje w Polsce. To jest Siekiera Server. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.